Wicepremierze Kaczyński, panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałabym zapytać, kiedy rząd zamiast zadłużać Polskę pomyśli wreszcie o oszczędzaniu, szczególnie w czasie pandemii. Oto paragon wydatków PiS-u, niepotrzebnych wydatków PiS-u. Nagrody dla partyjnych prokuratorów 1 000 000 zł. Ochrona Jarosława Kaczyńskiego 1 800 000. Komisja Macierewicza 2,7 miliona złotych. Pan Rydzyk 64 miliony rocznie. Majowe nieodbyte wybory 70 milionów złotych. Wadliwy sprzęt medyczny 80 milionów złotych. Polska Fundacja Narodowa 100 milionów złotych. Fundusz Sprawiedliwości 117 milionów złotych. Ubezpieczenia księży 300 milionów złotych. IPN 423 miliony złotych. Dziura w Mierzei Wiślanej 880 milionów. Koszt nieudanej elektrowni Ostrołęka 1 000 000 000 zł. Religia w szkołach 1,5 miliarda. TVP 2 miliardy. Niepotrzebny centralny port lotniczy, jeszcze się nie rozpoczęła budowa, 2 miliardy złotych. Księża zwolnienia z podatków 3 miliardy złotych. Nieudany zakup F-35 od USA 17 miliardów złotych. W niecałą minutę znalazłam państwu w zaokrągleniu 29 miliardów złotych oszczędności. A ta lista niepotrzebnych wydatków jest długa, bo te długi, nomen omen długi, będziemy spłacać latami, tak jak nasi rodzice spłacali pożyczki Gierka. Dziękuję. Pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, klub Lewicy.